Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat zabiegów medycyny estetycznej, zabiegów wypełniających, zabiegów, które modelują, czy niekiedy nawet zmieniają rysy naszej twarzy. Część zabiegów wykonywanych w medycynie estetycznej to zabiegi, które podkreślają naszą urodę, wydobywając naturalne piękno, podkreślając je. Ale zdarzają się zabiegi, które ja nazywam metamorfozami. Metamorfozami, które zmieniają całkowicie wygląd rysy twarzy pacjenta. Czy jest to dobre, czy złe? Pozostawiam Wam do oceny. Jednak najczęściej właśnie osobom, które poddają się takim zabiegom, zarzuca się uzależnienie od medycyny estetycznej. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o pewnej kaskadzie zdarzeń, która następuje, gdy poddajemy się tego typu zabiegom z użyciem dużej ilości wypełniaczy, które zmieniają, tak jak już powiedziałam, nasze rysy twarzy. Każdy z nas mniej lub bardziej świadomie dąży do zachowania pewnego rodzaju symetrii w naszej twarzy. I zobaczcie, co się stanie, jeżeli wypełnimy bardzo mocno usta, zmieniając całkowicie ich kształt, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale spójrzcie, jeżeli wypełniłabym bardzo mocno targi, tutaj, kolejnym zabiegiem, jaki będę chciała u siebie wykonać i co mi będzie przeszkadzało, to będą pojawiające się bruzdy nosowo-wargowe. Siłą rzeczy podanie wypełniacza w dużej ilości, zaznaczam tutaj, spowoduje pojawienie się, no w tej chwili to jest dość mocno przerysowane, ale myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Tak? Tutaj. Kolejny zabieg. Podanie w dolną wargę, bo dążymy do jakiegoś odzyskania symetrii, jakiegoś kształtu. Dolną wargę tutaj. Kolejną rzeczą, którą będziemy robić, to będzie majstrowanie przy naszym podbródku. Bo on się nam wyda w pewnym momencie bardzo niepasujący. Tak? Więc będziemy robić albo wolumetrię, wyciągać bródkę, albo niektóre panie, które rzeczywiście mają tutaj bardzo dużo podanego kwasu hialuronowego, skarżą się na załamanie, które powstaje w tym miejscu. Tutaj. To jest efekt albo w owocnej wolumetrii brody, nie do końca poprawnie zrobionej, i mocnego przewinięcia podania wypełniacza dolną wargę. Kolejną rzeczą, kolejnym zabiegiem wolumetrycznym, który w dużej ilości może być zagrożeniem, może skutkować kaskadą kolejnych zabiegów, jest wolumetria policzków. Jeżeli podamy dość dużo wypełniacza, bardzo mocno modelując kości policzkowe, to kolejnym zabiegiem, jaki będziemy chciały wykonać, kolejną rzeczą, która zacznie nam przeszkadzać w naszej twarzy, jest dolina łez. I będziemy ją wypełniały. Więc zabieg, który kolejny zabieg będzie za sobą pociągał. Oczywiście zaznaczam, gdy podajemy w dużej ilości, zmieniając bardzo, bardzo znacząco nasze rysy twarzy. Tak? Jeżeli zaczniemy wypełniać, konturować żuchwę, co jest w tej chwili bardzo modnym zabiegiem, to za chwileczkę kolejnym etapem będzie nasza bródka, bo wyda nam się niepasująca. Konturowanie żuchwy i policzków w sposób znaczny spowoduje, że zaczniemy majstrować i kolejnym zabiegiem będzie wypełnianie naszych skroni. Skroni w sposób naturalny ulegają delikatnemu zapadnięciu. To się dzieje z wiekiem, jest to procesem całkiem naturalnym. I bardzo często paniom w pewnym wieku, panom wykonuje się taki zabieg w celu poprawienia urody. Bardzo delikatnie, bardzo nieznacznie. Jest to zabieg spektakularny, z użyciem bardzo, zaznaczam, bardzo małej ilości kwasu hialuronowego. Ale jeżeli, mówię, zrobimy bardzo mocną wolumetrię, dolne partie twarzy, poniżej oczu, przestaną nam współgrać z partiami górnymi. Więc kolejnym zabiegiem będzie zabieg wypełniania skroni. Zabieg wypełnienia skroni również spowoduje u niektórych osób konieczność podania kwasu tutaj, bo nasze policzki wydadzą nam się płaskie. I na tej zasadzie myślę, że można było mówić i pokazywać kolejne przykłady zabiegu, który będzie pociągał zabieg kolejny, ale myślę, że doskonale wiecie, o co chodzi. Zaznaczam jeszcze raz, nie chodzi tutaj o zabiegi, które są w sposób delikatny, poprawiający urodę wykonane. Mam tutaj na myśli zabiegi naprawdę ingerujące dość mocno w nasze rysy twarzy i zabiegi, które z pozoru wydają się, że poprawią nam urodę, że nam czymś pomogą,
ale mogą spowodować kaskadę kolejnych zdarzeń, kolejnych zabiegów, tylko po to, żeby wyrównać symetrię do tego, co już zostało zrobione. Dlatego, moi drodzy, zastanówcie się, czy naprawdę warto, czy te nadmiernie nadmuchane wręcz usta będą naprawdę współgrały nam z naszą resztą twarzy i czy rzeczywiście jesteśmy przygotowane na to, że jeden zabieg spowoduje konieczność wykonania kolejnych zabiegów, bo rzeczywiście nie będzie nam coś grało w naszej twarzy, więc będziemy robić kolejne, kolejne, kolejne. Warto zastanowić się też, do czego to doprowadzi. Co warto zrobić? Warto wykonywać zabiegi z umiarem, po kolei u oczywiście doświadczonego specjalisty, który będzie potrafił fachowo ocenić naszą twarz, ocenić nasze potrzeby zabiegowe. Bo to, że pacjent myśli życzeniowo, że ma pewne wyobrażenia co do własnego wyglądu, trzeba jeszcze zweryfikować z tą drugą stroną, czyli z możliwościami medycyny i z bezpieczeństwem, przede wszystkim bezpieczeństwem. Dlatego, moi drodzy, uważajcie na siebie i bądźcie rozsądni.